Proszę Państwa, może zacznę nas takie przypomnienie, że kiedy w kraju naszym gościł prezydent Donald Trump, powiedział, że Polska jest bogata w historię. Tak, jesteśmy bogaci w historię, tę dużą i tę małą ojczyzn, którą utrwalamy my Polacy, ale także my tutaj Gostynianie i my członkowie Gostyńskiego Towarzystwa Kulturalno-Naukowego. Taką formą są biografie, słowniki biograficzne, a także wpisuje się w tę formę nasza ostatnia publikacja, czyli książka pod tytułem Ulice Gostynina z historią w tle. Pomysł napisania tej książki, wydania tej książki, no to jakoś tak kiełkował w mojej głowie, tu powiem nieskromnie, już dosyć dawno, ale z różnych względów, między innymi technicznych, organizacyjnych, odstąpiłam od tego tematu po to, żeby po wydaniu gostyńskiego słownika biograficznego, kiedy taka się wytworzyła jak gdyby luka, prawda, no trzeba było ją wypełnić, podjąć jakieś zadanie, działanie i wtedy doszłyśmy do wniosku wspólnie z koleżankami, z panią Jolą Migus, że warto by jednak wrócić do tego tematu ulic Gostynina. Książka ma 320 stron, składa się z czterech jak gdyby działów. Pierwszy to jest rozwój przestrzenny Gostynina na przestrzeni wieków, który opracowała pani doktor Elżbieta Szubska-Bieroń. Pani powie później kilka słów na temat tego rozdziału, więc nie będę już wchodziła jak gdyby w głąb, zagłębiała się w tematykę. Druga część to są te dawne ulice Gostynina, którą akurat opracowałam ja. Trzecia część to są ulice osiedlowe, bo Gostynin, właśnie te ulice osiedlowe to tak nie należą do historii tej najdawniejszej, ale też już mają swoją historię i należało pochylić się nad tymi ulicami, przypomnieć je z nazwy. I czwarta część to jest kalendarium najważniejszych wydarzeń historycznych. Okazało się, że tych wydarzeń jest przez te wszystkie wieki bardzo dużo, także ta część też objętościowo jest spora, bo aż było 30 stron takiego wydruku. I to jest właśnie ta całość. Natomiast książka zilustrowana jest zdjęciami, głównie starymi, które, jeśli mogę prosić, to dobrze, bo chcieliśmy Państwu przypomnieć. Dlaczego? Dlaczego tymi najstarszymi? I to są zdjęcia czarno-białe, więc może one nie są takie efektywne. Często na niedoskonałych, wykonane niedoskonałymi aparatami. Ale one właśnie pokazują, jaki ten Gostynin był. Z tym Gostyninem wiążą się na pewno, szczególnie starszego pokolenia, mojego czy moich rodziców, no, wspomnienia z młodości. A jednocześnie to nie było piękne miasto, ale było nasze bliskie nam. W książce są również pokazane plany Gostynina. Najstarszy plan, jaki udało nam się odnaleźć, to jest 1799 rok, który pokazuje zarys miasta, prawda? Bo to nie jest jeszcze szczegółowy podział na ulicę, a ostatni plan pokazałyśmy 1945 rok. Tych planów jest około 10 i one pokazują, jak to miasto się zmieniało, jak zmieniał się jego kształt, jak zmieniała się jego powierzchnia. Każda ulica ma swoją tak zwaną metryczkę, to znaczy pokazana jest jej długość, pokazana jest przynależność, czy to kwalifikacja, czy to jest ulica miejska, czy to jest ulica powiatowa, czy nawet krajowa. A są dwie takie ulice w Gostyninie, bo to się zmieniło po oddaniu obwodnicy. A więc długość, kwalifikacja i nazwy.
pokazaliśmy wszystkie nazwy, jakie na przestrzeni wieków te ulice miały, bo one się zmieniały. Bez względu na sytuację polityczną, bo wyszłyśmy z takiego założenia, że to wszystko jest historia, to jest nasza historia i trzeba po prostu przypomnieć i pokazać, w jakich okolicznościach ulice były, nazwy ulic były nadawane, w jaki sposób dobierano patronów i kiedy następowała zmiana, prawda? Bo ta zmiana nazw ulic to jednocześnie jest zmiana jak gdyby sytuacji politycznej, historycznej naszego miasta. Proszę Państwa, chciałam powiedzieć, że właściwie w takie szczegóły to ja się nie będę wdawała, dlatego że wszystko Państwo sobie przeczytacie w książce. Ale na pewno warto zajrzeć, ponieważ dowiecie się Państwo, dlaczego ulica Smolary, dlaczego ulica Studulna, a jaką nazwę miała ulica Polna, wcześniej związana z osadnictwem, sukiennikami w Gostyninie, a także Kościelna miała nazwę dawniej Krawiecką. A dlaczego Krawiecką? Bo tam ludność żydowska mieszkała i miała takie zakłady krawieckie. Udało się ustalić początek cmentarza naszego, tego parafialnego, ale przede wszystkim, z czego jestem osobiście bardzo zadowolona, ponieważ również dotarliśmy do planu Gostynina z 1895 roku, to jest z okresu zaborów. Plan sporządzony przez anonimowego kartografa rosyjskiego. Plan jest kolorowy, nie ma tam ulic, są oczywiście ciągi zaznaczone, ale nie ma nazw, natomiast są zaznaczone najważniejsze place i najważniejsze obiekty. Jedna rzecz, która ciągle mnie trafiła, gdzie był cmentarz prawosławny, dlatego że na planie jest zaznaczony plan cmentarz katolicki, cmentarz ewangelicki, cmentarz żydowski, ale gdzie był, przecież musiał gdzieś być, ponieważ do 1915 roku ta społeczność rosyjska jednak w Gostyninie mieszkała. To nie była liczna grupa, to, bo były koszary, więc byli wojskowi, byli urzędnicy, byli nauczyciele, lekarze i to wszystko. Natomiast właśnie problem tego cmentarza. I właśnie na tym planie sporządzonym przez kartografa rosyjskiego, kiedy przetłumaczona została legenda, bo ona jest w języku rosyjskim, okazało się, że cmentarz katolicki był połączony razem z cmentarzem prawosławnym. On jest na planie zaznaczony takim zielonym kolorem i oni to jakoś tak mieli połączone. Oczywiście nie ma śladu już po tym cmentarzu, ale to tak dla tej ścisłości historycznej warto po prostu wiedzieć. Natomiast proszę Państwa, żeby odtworzyć historię czy miasta, czy ulic w tym przypadku, to trzeba poszukiwać. My szukaliśmy informacji w archiwum w Płocku, w archiwum Abdawnych w Warszawie. Trzeba było rozmawiać z najstarszymi mieszkańcami, którzy przekazywali nam swoją wiedzę, zajrzeć do ksiąg wieczystych. I tutaj nastąpił ogromny problem, dlatego że jeszcze nie tak dawno, przed wprowadzeniem RODO, jak już bardzo poprosiłam, czy zwróciłam się pismem do ksiąg wieczystych, to udostępniano mi księgi niektórych obiektów. Chodziło o te najstarsze księgi, te pierwsze, prawda, nie bieżące sprawy. No a teraz problem zarysował się bardzo poważny, bo ze względu na RODO nie można ujawniać danych i żadne pisma nie pomagały oficjalne. Musiałam zdobyć ich, chodziło o pięć nieruchomości, musiałam pozyskać zezwolenie tych osób prywatnych na wgląd do księgi wieczystej. I na przykład dzięki temu ciągle było pod znakiem zapytania, czy ja, do kogo należała willa, która jest na początku ulicy Płockiej po prawej stronie przy sklepie meblowym.
Było mówione, że to należało do hrabiego Łosia, który tutaj rzeczywiście mieszkał w Gostyninie. A kiedy zajrzałam do Księgi Wieczystej, okazało się, że ten dom budował pastor Filip Schmidt. Po jego śmierci jeden z synów dokończył budowy, a w 1938 roku willę zakupił Antoni Pinakiewicz z żoną. A kto to był Antoni Pinakiewicz? To był jeden ze starostów Gostynina. On był starostą w latach 1919-1926 w Gostyninie. To z jego inicjatywy i z jego starań, zdobywanie funduszy, wybudowany został ten, jak na owe czasy, nowoczesny, okazały szpital, oddany w 1926 roku. Przez kolejne dwa lata Pinakiewicz był starostą w Płocku i wiadomo, że potem ze względu na stan zdrowia zrezygnował z tej funkcji i gdzieś znikał. I dopiero kiedy zajrzałam do Księgi Wieczystej, okazuje się, że właśnie, że to Pinakiewiczowie kupili te willę i tam, ponieważ dawniej te księgi notarialne miały takie bardzo szczegółowe opisy, więc dowiedziałam się, że zmarł w 1942 roku pod Garwolinem. Czyli w ten sposób jak gdyby ten biogram się wypełnia, prawda? Przynajmniej wiadomo, kiedy zmarł, natomiast w dalszym ciągu nie wiemy, kiedy się urodził i gdzie, dlatego że nie zachował się akt zgonu. Być może były czasy wojenne, stąd problem. Czy też dużo radości sprawiło mi to, że właścicielka domu na rogu ulicy Płockiej i księdza, nie, to, przepraszam, to jest jeszcze ulica Jana Pawła II i księdza Jerzego Popiełuszki na rogu po prawej stronie, tam jest sklep rowerowy. Pani udostępniła mi nawet nie zdjęcie, bo nie miała, ale ksero zdjęcia tego budynku, w którym się w czasie okupacji mieścił Urząd Pracy Niemiecki i który w 1944 roku został zburzony. Ten dom został odbudowany, ale już nie w takim zarysie, w takim zakresie, jak był poprzednio. Ten dom należał do Władysława Dąbrowskiego, dyrektora banku. Nazwy tego banku się zmieniały, który został stracony w grudniu 1939 roku. No to takie tylko dwa przykłady. Proszę Państwa, tak jak na początku powiedziałam, że mimo, że nie jesteśmy metropolią, ale mamy swoją historię i ta historia jest bardzo ciekawa i ta historia została zawarta na kartach tej naszej książki. Zachęcam do jej zakupu, do przeczytania, bo to będzie też taka podróż wstecz. Ja dostałam od pani redaktor Konarskiej Pawienian takie zadanie, żeby opracować historię miasta w pigułce. Nie wiem, czy to mi się udało, ponieważ dzieje Gostynina od XI do XXI wieku mają około 1000 stron, a ja miałam na to 50. Znajdziecie tam Państwo taką opowieść o mieście naszym mieście Gostyninie. Od momentu, kiedy ono zostało założone na Wysej Górze jako grodzisko, później jako gród warowny, właśnie tutaj w tym miejscu, gdzie jesteśmy. Siemowit III, później IV postanowili założyć miasto na przecięciu się szlaku, w czym się kierowali. Jakie założenia wyznaczyli temu miastu? Oczywiście było to miasto średniowieczne, nie wiem, czy Państwo wiecie. Ale te wszystkie elementy średniowiecznego założenia są widoczne do czasów współczesnych. Później opisywałam w nim bardzo krótko oczywiście rozwój naszego miasta, ale także okres XVII wieku, oto szwedzki upadek i regres miasta, z którego ono nie potrafiło samodzielnie wyjść. I kto pomógł temu miastu, to też zachęcam do lektury, nie będę zdradzać. Było to bardzo ciekawe. Natomiast najtrudniejsze dla mnie wyzwanie było, proszę Państwa, opisanie miasta w zasadzie jego rozwoju po 1945 roku do czasów współczesnych. Zakończyłam w 2010 roku. Trudnym, ale i też bardzo ciekawym
zadanie było to odszyfrowanie, jakie pomysły na nasze miasto miały kolejne zmieniające się jakby rządzące w naszym mieście, jakie projekty były opracowane, jakie osiedla miały powstać, jak miał wyglądać rynek, jak miał wyglądać na przykład ulica Zamkowa. To wszystko znajdziecie Państwo w książce. W tym okresie ostatnim, gdzie trzeba było naprawdę przewertować bardzo dużo uchwał Rady Miasta, zajrzeć do tych ostatnich dyrektyw, jakie były tam prowadzone, bardzo mi pomogła z takiej przyjacielskiej życzliwości pani wiceburmistrz Halina Fiałkowska. Proszę Państwa, to jest specjalista, wszystko wie o naszym mieście, a zwłaszcza ostatnie dwie dekady, to są pani burmistrz w jednym palcu. Gdy zapytałam o cokolwiek, że daty, nazwiska padały z rękawa. I za to wszystko bardzo serdecznie, za przyjacielską pomoc dziękuję. Także zachęcam Państwa do przeczytania tego. To jest taka historia naszego miasta w Piebułce. Myślę, że każdy jak przeczyta, to dla niego będzie to bardzo frapujące. Prawda? Z jakiego miasta pochodzi, z czym się to miasto wiąże, jakie losy spotykały go na przestrzeni wieków. Także zachęcam i bardzo dziękuję za powierzenie mi tego zadania. Drodzy Państwo, trzeci rozdział w książce opracowałam ja. To, jak wspomniała wcześniej pani redaktor, to są opisy osiedli i ulic i uliczek osiedlowych. Znalazły się tam opisy 9 osiedli i 69 ulic. Może nie mają one tak bogatej historii, jak te, które opracowywała w drugim rozdziale pani redaktor, ale są tam też takie perełki, które warto wspomnieć. Rok 1937 została wytyczona ulica Leśna. W latach 20. XX wieku została też wytyczona ulica Kolejowa, wtedy kiedy zostało zrobione połączenie między Kutnem i Płockiem. A także ulica Ziemowita, ulica Górna. Te ulice zostały wytyczone przed wojną na parcelach Juliana Wickiego, właściciela majątku Bratuszewo i Adolfów. Większość jednak tych uliczek osiedlowych powstała w latach 80., 70., 80., a nawet po 2000 roku. Przyjęte zostały nazwy, które zostały nadane uchwałami sprzed lat, tak jak na przykład osiedle Mickiewicza, ale także i nazwy takie umowne, jak na przykład Zazamcze czy Zalezie, które jeszcze uchwałami nie zostały nazwane. Największym osiedlem, jakie Państwo znajdziecie, to jest osiedle 18 stycznia. To osiedle ma 24 ulice i uliczki też niewielkie. Ale tam też właśnie są te ulice, które powstały przed wojną, ulica Leśna i ulica Kolejowa. Nie będę opisywała poszczególnych osiedli, bo na pewno Państwo do tego zajrzycie i przeczytacie. Chciałabym tylko na koniec bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy z taką życzliwością, tak jak wspomniała Ela, z życzliwością podchodzili do tematu i pomagali nam w tej pracy. Ale w sposób szczególny chciałabym podziękować, nie wiem czy jest dziś z nami, pani Bogumile Łoś. Pani Bogumiła Łoś jest, przeczytam, bo to jest zbyt skomplikowane i zbyt długie. Jest inspektorem do spraw ewidencji i inwestycji drogowych w Urzędzie Miasta. Chyba dobrze, pani burmistrzu. Więc tu szczególne podziękowania dla pani Bogusi, bo rzeczywiście poświęciła wiele czasu i razem żeśmy to wszystko, całą tabelę opracowywały. I na koniec pozwolę sobie na odrobinę prywaty, bowiem chciałabym bardzo serdecznie podziękować też mojemu mężowi, który przemierzał te wszystkie osiedla ze mną, fotografował, ale też pomagał mi i w tych archiwalnych poszukiwaniach.
dodać jedną rzecz, że w książce oprócz ulic Gostynina są także okolice. Są Rataje, są Skrzany, Skoki, Bratoszewo i Drzewce. I Drzewce po raz pierwszy została pokazana, jak ten przytułek w Drzewcach wyglądał dzięki uprzejmości i podpowiedzi pana nadleśniczego Jacka Wiśniewicza, jednocześnie członka naszego gostyńskiego towarzystwa. Także troszkę poszerzyliśmy zakres naszych penetracji. To znaczy z mojej strony to wszystko. Nie wiem, czy pan burmistrz zechce. Tak, to proszę. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór państwu. Szanowna pani doktor, szanowne członkinie składu, które tworzyły to dzieło. Nie widzę tylko pana dyrektora Marka Osmałka. A nie, jest, przepraszam. Jest i również pan Marek Osmałek, który również jest współtwórcą tego dzieła. Proszę państwa, tak od kilku miesięcy słyszymy, że pandemia, nic się nie dzieje, same utrudnienia, a tutaj w Gostyninie, czy to pandemia, czy nie pandemia, ale towarzystwo działa i to działa prężnie. Mało tego, wydaje 6. już publikację. Więc pani doktor, na pani ręce bardzo serdecznie dziękuję za wspaniałe kolejne dzieło, które dla nas, dla mieszkańców jest zarówno przewodnikiem, bo taką funkcję myślę, że też to dzieło może pełnić i pełni. Jest wspaniałą lekcją historii, ale i tu ciekawostka, proszę państwa, również pomogła miastu uporządkować pewną rzecz. Chodzi o ulicę Krasickiego. Tu siedzący z nami pan Jacek Wiśniewicz od kilku lat zawsze mówił, to jest ulica Janka Krasickiego. Wiemy, kim był Janek Krasicki. No, przeglądając wszelkie dokumenty, nigdzie nie natrafiliśmy na fakt, że jest to ulica Janka Krasickiego. Zawsze twierdziliśmy, że jest to ulica Ignacego Krasickiego. Niby nazwisko to samo, imię inne, no a rodowody jeszcze inne, tak? I tu, proszę państwa, wtedy, kiedy powstawało to dzieło, dzięki właśnie pani doktor Barbarze Gonarskiej-Pabiniak i dzięki determinacji okazuje się, że jest tak, jak mówi pan nadleśniczy i jest tak, jak mówi pani doktor Gonarska-Pabiniak. Otóż nie wiadomo kiedy, ale wygląda na to, że chyba umownie została ulica zmieniona. Chodzi, że funkcjonowała jako ulica Ignacego Krasickiego tak gdzieś mniej więcej od lat 90. I co się okazuje? No i na podstawie faktycznie tutaj penetracji, dociekań pani doktor, okazało się, że w archiwum funkcjonuje nazwa Janka Krasickiego. Kiedy my się o tym dowiedzieliśmy, niezwłocznie i tutaj również ukłony dla radnych Rady Miejskiej tej karencji, niezwłocznie radni podjęli decyzję, żeby tę kwestię uporządkować, nadając nazwę Ignacego Krasickiego. Więc też taka, proszę państwa, ważna historia, że my również się uczymy od towarzystwa, że wiele rzeczy tutaj, akurat ten przypadek został dzięki działalności towarzystwa wyprostowany, za co również pani bardzo serdecznie dziękuję. Proszę państwa, żeby nie przedłużać, na ręce pani doktor skromny bukiecik i drobny upominek, ale również poproszę panie i pana dyrektora. Dobrze? Bo chciałbym również wręczyć kwiat. Dziękuję bardzo. I jeszcze tak, żeby nie być gołosłownym, no, nie ma wśród nas wprawdzie pani skarbnik, ale pani skarbnik się nie obrazi, jak powiemy, że no jest obiecana kolejna kwota środków na przyszły rok, żeby środki na zakup książki, na kolejną porcję tego dzieła
towarzystwu zapewnić, więc takie zapewnienie już dzisiaj pani doktor składa. Rozumiem, że pan burmistrz zaplikował nas do kolejnej pracy.